Dziś prywatnie w czwórce Szymon Hołownia. Mam pytanie dotyczące książek. Skąd bierzesz takie książki jak na przykład The Big Book of Lesbian Horse Stories? Wiesz co, no to jest właśnie moja słabość, że jak wchodzę do księgarni, to kończy się moja zdolność kredytowa, która już dawno się skończyła. I tak, no po prostu nic mnie tak nie kręci w życiu. No może jeszcze ikony, jak książki. A no właśnie to jest jedna z najbardziej dziwnych książek, albo wręcz może najdziwniejsza, którą spotkałem w życiu. Choć inne też są chyba dziwne. Ale muszę teraz zweryfikować jedną informację, ponieważ ty napisałeś w swojej książce, tak, Wszystko w porządku, że książkę Polskie Koleje Państwowe jako środek transportu Wojsk Układu Warszawskiego, technika, tak, w służbie doktryny Zbigniewa Tucholskiego przeczytałeś prawdopodobnie tylko ty. Nie. Ty słuchaj, u mnie na studiach był taki egzamin z historii XX wieku, naprawdę? Gdzie to był konik pana profesora i wszyscy, którzy przeczytali tę monografię i z niej odpowiadali, mieli gwarantowaną piątkę. Jaki czat! To w ogóle wiesz, ale to jest w ogóle fascynujące, bo ty miałeś z nim zajęcia, tak? Tak. No ale jaki czat! Ja bym chciał kiedyś spotkać tego człowieka, co napisał tę monografię dotyczącą wyznaczania kształtu, czy tam ciężaru kamieni, które są nabrzeżnymi w rzekach Wielkiej Brytanii, bo tam też taka jest. No, cytujemy książkę Wszystko w porządku i listę najdziwniejszych książek, które mam na półce, tak? Żeby była jasność, która się w tym Wszystko w porządku zawiera. No ja po prostu tak mam, że mnie takie rzeczy wydawane, mam wrażenie czasami w 5 egzemplarzach, ale jak się okazuje, jak mówisz nie, strasznie kręcą. Mam może jakiś taki, było 5 egzemplarzy, wiesz, ale wszyscy musieli je znać. Mam taki szacunek do detalu, to znaczy detal mnie strasznie kręci. Mam wrażenie, że w detalu, w szczególe, w czymś, co podnosisz z ziemi i po co się nikt nie schyla, czasami jest cała opowieść o świecie, której nie ma w wielkim hałasie, w wielkich tubach, mediach i nie wiadomo gdzie tam. Znaczy, jakoś detal mnie tak zachwyca, że ja potrafię stać i kontemplować taką książkę i się zastanawiać, jak w ogóle komuś do łba mogło przyjść, żeby napisać taką monografię przez miesiące. Też czytasz podobno słownik języka polskiego Samuela Lindę, kiedy nie ma internetu i tak, nie odnalazłeś tam, myślę, słowa, które cię tak bardzo irytuje, a ja odnalazłam w swoich zbiorach odmianę tego słowa. Proszę bardzo, przeczytaj. Ale to jest zdjęcie, które zrobiłam w Poznaniu. Ale myślałam, że nawiążesz do mopsów, bo tam chyba definicję ma mopsów Samuel Lindę, że to są pieski na łonach dam pieszczone, czy coś takiego. Strasznie mi się to podobało. Natomiast jakbyś przeczytał to? Prosimy o delikatne wduszanie spłuczki oraz zwracanie uwagi na odsłoczenie? Odskoczenie. A, odskoczenie przycisku, dziękujemy. To nie jest co prawda nadusić coś, ale myślę, to było w Poznaniu. Ale to w Poznaniu, no więc na pewno. Wdusić, no tak, to jest... Tak, tak. Oni mi kiedyś tłumaczyli, tak jak też napisałem, bo jak mówiłem, ale no w całej Polsce się mówi wcisnąć albo nacisnąć. Więc ten kolega z Poznania na mnie popatrzył i mówi tak, ale wcisnąć to nadusić tak, żeby nie odskoczyło. I wtedy zrozumiałem, że to się wszystko zmieści w języku. No ja też tak próbowałam wdusić. To było wdusić, w, tak? w zoo. Toalecie dokładnie, w poznańskim zoo. Też pisałeś powieść. Dlaczego ona nie została dokończona? Bo Duch Święty czuwał nad tym narodem i nad rynkiem księgarskim w Polsce. Ale sam napisałeś, żeby się sprzedała i ja też tak myślę. Sprzedałaby się jako po prostu maksymalne kuriozum i wiesz, Znak zrobił mi taki numer wydawnictwo, że wydał fragmenty tej powieści w 10 egzemplarzach w takiej książce normalnej. Dostałem to na urodziny w ubiegłym roku. Powiedział, że już to wydali? Nie, no, zrobili mi to po prostu w tej serii Literatura 50x50 w ogóle, gdzie tam wychodzi Joyce i tak dalej, i tak dalej. Teraz Gogol chyba, więc zrobili takie same okładki, w ogóle takie same wszystko, no i ja tam jestem, właśnie mam te swoje 7 czy 8 stron. Powieść o biurze podróży z zaświatów, koszmar, które pozwala na to, żeby zmarli na jeden dzień wrócili koszmar na ziemi. To, ale to widzisz, to, bo też ja w ogóle z tymi zmarłymi, bo ja bardzo jakby interesuje kwestie eschatologiczne, życie pozagrobowe, całą książkę o tym napisałem, Tabletki z krzyżykiem, ale to też miało taki związek z jednym z seriali, który oglądałem, który się zaczynał w niesamowity sposób, w ogóle bardzo fajny serial, w którym młoda dziewczyna ginęła, która właśnie skończyła 18 lat przez desk, znaczy taki po prostu cały sedes, który urwał się ze stacji kosmicznej i nie spalił się w atmosferze i ją po prostu zabił, bo spadł na Ziemię i ona później z grupą takich przyjaciół, którzy też zginęli w dziwnych okolicznościach, zajmowała się przeprowadzaniem ludzi z życia do śmierci, tak? Oni dostawali taką żółtą karteczkę, taki post-it z informacją, w jakim miejscu, o której godzinie ktoś umrze, no i się tam musieli stawić, żeby tego człowieka przeprowadzić. No, ale to znowu wracamy do seriali. Dużo podróżujesz, dużo czasu spędzasz w samolocie. Tak, mam następnego, ostatnio tak, wiesz co, miałem w Rzymie, miałem w piątek, że wszedłem do poczekalni i pomyślałem sobie, że jestem w Meksyku, ponieważ poczekalnia w Rzymie wygląda tak samo jak w Meksyku, ja zacząłem się zastanawiać, co robię w Meksyku. A czasem mam tak na długim locie, tym międzykontynentalnym, a często tak latam, że budzę się w środku nocy w tym samolocie i myślę sobie, matko, gdzie ja lecę? I sięgam do kalendarza i sprawdzam, tak, dokąd lecę, bo nie pamiętam. To my w takim razie coś dla ciebie mamy. Ojej. Niespodzianka. Tutaj się już schyliłam. Dobra, nie będę wypakowywać, ale wypakujesz ty, dobrze? Ale coś drogiego? Bo ja lubię drogie zagraniczne prezenty. A no to, o Jezu. To a to jest krajowy Italii, tak? Proszę, wyciągnij. No jestem bardzo ciekaw, co to jest.
To jest ręczna robota. Apteczka. Dlatego, no oczywiście, bo pracowałeś jako ratownik medyczny, tylko chciałabym, żebyś ją otworzył, bo to, ten znaczek samolotu jest nieprzypadkowy. To śmieszne. Znajduje się tu notes z napisem czwórka. Bo po to, żebyś zapisywał te najfajniejsze zdania z podróży. Myślę, że wiesz co, ja ponieważ jestem w fazie, teraz mam talent, bo robimy właśnie, teraz nagrywamy, więc od razu takie żarty mam talentowe mi przychodzą do głowy, bo my z Prokopem mamy taką fazę, że normalnie to jesteśmy normalnymi ludźmi, ale jak się spotkamy, wiesz, i rozmawiamy o poważnych sprawach, ale jak się spotkamy w Montalen, to mamy takie durne po prostu żarty. Że będziesz zapisywał. I teraz jak od razu zobaczyłem czwórka, to chciałem pokazywać, że czwórkę już mam, tak? W sensie ząb. Będziesz miał drugą. Typowy mam talentowy żart, oczywiście. Dostałem też jeszcze maskę na twarz, żebym tak nie wyglądał, jak wyglądam strasznie. Nie, żebyś się wyspał w tym samolocie. Z napisem GATE E33. Gate 33. Już teraz zacząłem się zastanawiać, na którym lotnisku Gate 33 są. I czy to są fajne gate'y. Na De Gaulle w Paryżu są całkiem sensowne. Na Heathrow nie ma, na piątym terminalu, ale tam jest do C, E nie ma. We Frankfurcie są. Nie, we Frankfurcie też nie ma, bo na... Takie duże lotnisko i nie ma. Nie, bo tam jest A, B, C, D i Z. Więc, ale Z jest nad A, więc, ale to wszystko jakby ktoś chciał, to wytłumaczy. Więc domino to po to, żebym co robił? Żebyś grał ze współpasażerem. Sam powiedziałeś, że się lubi poznawać ludzi w samolocie, bo tylko chwilę z nimi jesteś. Fantastyczne. Mam bardzo wiele znajomości z samolotu. A wiesz, co jest najbardziej ciekawe? Latam jako pętany. Przecież ja latam, nie wiem, ze 200 razy w roku, tu spokojnie. Od wielu lat i jeszcze nigdy na fotelu obok mnie nie usiadła kobieta. Nigdy. To znaczy ostatnio usiadła, jak leciałem do Monachium, ale natychmiast poszła do koleżanki na koniec samolotu, bo samolot nie był pełen. Ale pamiętaj, nigdy. Że my sobie zawsze nie wybieramy numerów miejsc. To ja nie wiem, zawsze tak. Mężczyźni i nie zawsze... a już nie będę to kontynuował tego wiesz, tematu. Wiesz, że mi już każą kończyć. Nie wiem, dlaczego ci każą kończyć, no ale jak każą ci kończyć, to musimy zrobić. Także cóż możemy zrobić. Dziękuję bardzo za prezent. Będę sobie nakładał to na twarz. Grał i pisał. Grał, a tu będę zapisywał myśli. A teczka jest super, bardzo mi się przyda. Szymon Hołownia. Jeszcze raz proszę, Fundacja Cassisi.pl albo na Facebooka, jak chcecie, to wejdźcie i strasznie nam tym pomożecie, że w ogóle wejdźcie. No, to znaczy zrobić jeden krok i już pomóc zmienić świat, to chyba jest fajna sprawa. Szymon Hołownia dziś prywatnie w czwórce. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za te wszystkie podarki i za te niespodzianki, za wszystkie upokorzenia, których tu doznałem, słuchając na swój temat wypowiedzi ludności. A to dzięki mnie. Kasia Węsierska, zapraszam za tydzień, a już od 15:00 Plener prosto z Olsztyna.